na 2 lipca na godzinę 16, czyli dzisiaj. Powód? W tym właśnie czasie Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaczyna pracę nad zaostrzeniem przepisów o aborcji. Środowiska kobiece wzywają do protestu nie tylko w Warszawie. Czarny protest Bielsko-Biała odpowiada na wezwanie. Dlatego jesteśmy tutaj razem na Placu Chrobrego. Witajcie. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny dzisiaj właśnie ma zaopiniować obłąkańczy projekt Komitetu Zatrzymaj Aborcję, którego współautorką i twarzą jest Kaja Godek. Zakłada on, że aborcja, dzisiaj dopuszczalna w Polsce, w kilku przypadkach zostanie całkowicie zabroniona. Ograniczone mają być możliwości badań prenatalnych, dzięki którym przyszli rodzice mogą dowiedzieć się, czy płód jest zdrowy. Projekt Kaj Godek cieszy się poparciem Kościoła, środowiska Radia Maryja oraz części posłów i posłanek. Dla porządku dodam, że w styczniu Sejm odrzucił konkurencyjny dla niego projekt Komitetu Ratujmy Kobiety, który zakładał całkowitą liberalizację przepisów aborcyjnych. Ten projekt to zamach na prawa człowieka, na prawa kobiet. Trzeba zrobić z ustawą Kaj Godek. Posłowie i posłanki, teraz do was się zwracam. Ten śmietnik to również jest symbol fikcyjnej moralności. Ostatnie lata obnażyły waszą hipokryzję, ignorancję, nienawiść. Nienawiść do kobiet. Podczas najbliższych wyborów będziemy o tym wam pamiętać. Do kosza! 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 Teraz oddam głos Ani, żeby powiedziała, co z tym papierem zrobimy potem. Naszą ideę z taką ideą recyklingu i słuchajcie, te tutaj symboliczne ustawy, które właśnie wrzuciłyśmy i wrzuciliśmy do kosza, zawieziemy zaraz do skupu makulatury i słuchajcie, autentycznie zrobią z tego tam taki oto szary papier toaletowy, słuchajcie. Bo to jest jedyne, do czego nadaje się ta ustawa. Ją trzeba po prostu przemielić na papier toaletowy i to ma jedyną rację bytu. I słuchajcie, przy okazji, to nie jest żaden chwyt, słuchajcie. Tam naprawdę można dostać papier toaletowy za makulaturę i bardzo wam polecam. Taki oto wspaniały szary, pamiętacie go przecież wszyscy, tak? Więc nie marnujmy drzew, tylko używajmy makulatury. My zaraz weźmiemy całą tą symboliczną ustawę i słuchajcie, z tego będzie właśnie papier toaletowy. Ustawa na papier toaletowy, bo naprawdę tylko do tego się nadaje. Papier! Na papier! Na papier! Czarnego protestu, kolejne spotkanie kobiet walczących o swoje prawa, kolejny krzyk rozpaczy przeciwko temu, co się w tym kraju dzieje. Popatrzcie na moją koszulkę, zaczęliśmy w październiku 2016, to był nasz pierwsze wyjście tutaj na Plac Chrobrego. Który raz się już tu spotykamy, powoli też tracimy trochę siły. Dlatego chciałam zaapelować dla wszystkich kobiet, ale także mężczyzn, którzy chcieliby nam pomóc, którzy mogliby nam pomóc, którzy mają czas, chęci, energię,
i mają odpowiednie poglądy oczywiście, zapraszamy do kontaktu z nami. Kontaktu z Czarnym Protestem Bielsko-Biała. Happening. I słuchajcie, zróbmy hałas, gwizdki i proponuję zaskandować jedyne hasło, jakie teraz jest możliwe. Pamiętajmy, że nie wiadomo, co się dzisiaj stanie. Musimy protestować, się tu spotykać. Więc chyba jedynym hasłem, jakie teraz możemy skandować słusznym, jest: nie poddajemy się, nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy! 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 Jutro. Wszystko okaże się dosłownie, no dzisiaj, za parę godzin będziemy wiedzieć, co się dzieje. Więc do zobaczenia jutro albo w innym czasie i pamiętajcie, nie odpuszczamy. Do zobaczenia. Dzięki, że przyszłyście i przyszliśmy. Wszyscy. I przyszliście.